że każdy jest za siebie odpowiedzialny, wszyscy są dorośli. Uważajcie na siebie, patrzcie na mnie. Ja założyłem pomarańczową koszulkę, żebyście mnie dobrze widzieli. To jest po pierwsze. Odpalamy szlak Łodzi Miasta Filmu UNESCO i to jest ścieżka Oscarowa. Oznacza to, że jesteśmy idziemy śladem miejsc realizacji filmów Oscarowych, ale nie tylko tych, które dostały Oscara, bo na przykład Oscara dostał Piotruś i Wilk, albo zrealizowany również w Semaforze dużo wcześniej Tango Rybczyńskiego. Ale i Ida dostała Oscara, tak? Ale idziemy też śladem na przykład filmu Powidoki Andrzeja Wajdy i Zimnej Wojny Pawlikowskiego, czyli filmów, które są jakoś związane z Oscarami albo z twórcami oscarowymi. To znaczy Wajda dostał Oscara za Całokształt, to opowiadamy o Powidokach, które nakręcił, to jest jego ostatni film, o Strzemińskich, i opowiadamy o Ziemi Obiecanej, którą pewnie, mam nadzieję, wszyscy widzieliście. Znacie Misia Uszatka i Misia Koralgola. To właśnie tu. Ostatnio też był taki zajączek Parauszek, to już możecie mniej znać. Czy jakiś pingwin Pikpok, to wszystko powstało tu. Ale najważniejsze, że w Semaforze powstał Piotruś i Wilk, który dostał Oscara. Jest to produkcja brytyjsko-polska. Brytyjska firma przyjechała tutaj, założyła tutaj swój oddział. Firma się nazywa Breakthrough Film. Semafor tutaj. Idziemy, zapraszam Państwa teraz na miejsce numer 1, czyli do Poczyków 13, 100 metrów stąd. I tutaj właśnie były realizowane zdjęcia mieszkania i dom ciotki Wandy. Co ciekawe, w filmach często wykorzystuje się plenery w innym miejscu, a wnętrza w innym miejscu. Ale akurat w Idzie tak się udało, że zarówno plener, także miejsce przed tym, w którym teraz stoimy, jak i faktyczne mieszkanie ciotki Wandy znajdowało się tutaj. Mieszkanie znajdowało się w filmie, było niby na wysokim piętrze, ponieważ ciotka Wanda potem na samym końcu, uwaga spoiler. No i zdradziłeś. Uwaga spoiler, ciotka Wanda na koniec filmu wyskakuje z okna, popełnia samobójstwo, ale tak naprawdę wyskakuje z okna od strony podwórka z okna na parterze. Na materacyk sobie wyskakuje, udaje, że nie żyje. To, co Wam chciałem pokazać, widzicie tą kamienicę, ona jest po prostu bardzo mega ciekawa. Ona zagrała również w filmie Kruk, zagrała w filmie Kurier, ona zagrała w wielu polskich filmach, wnętrza szczególnie, klatki schodowe. Łódź jest bardzo bogata, jeśli chodzi o takie miejsca. Jak widzicie, ulica jest po prostu zwykłą ulicą, nie jakąś nadzwyczajną, i nagle taka plomba, taka kamienica, która jest po prostu samograniem. Niestety w niektórych miejscach, jak widzicie na górze, są już plastikowe okna, co jest zmorą dla filmowców. Natomiast jak podjeżdżają i widzą taką stolarkę okienną, to oni mówią: o, jest fantastycznie, nie musimy nic zrobić. Zdradzę Wam, że jeśli mamy plastikowe ramy, białe szczególnie okna, to zazwyczaj filmowcy, którzy kręcą kino historyczne, naklejają, mają specjalną taśmę klejącą, która postarza okno. Nakleja się na ramę taśmę klejącą, która imituje stare, zniszczone drewno. Ewentualnie, jeśli nie, to zakłada się na kliniki, wbija się okiennice i po prostu wygląda, jakby były zamknięte okiennice. Ja tylko dodam jedną rzecz, że to jest oczywiście bardzo ciekawa historia, którą powiedział kolega. Natomiast to jest takie dość niejednoznaczne z perspektywy włodarza miasta, że Łódź w 2020 roku jeszcze ma takie miejsca, a sporo ich ma, które mogą spokojnie stanowić scenografię dla filmów z Międzywojnia albo z okresu powojennego. Fajnie, że jesteśmy w tym oryginalnie wyjątkowi, natomiast to jest taki niejednoznaczny sukces. Ja myślę, że to jest nie tyle nie sukces, bo Łódź jest tak dużym miastem po prostu, że to nawet jest chyba niemożliwe.
żeby zrobić wszystko naraz. To prawda, natomiast ja na przykład uwielbiam ten łódzki klimat, bo oczywiście fajne inwestycje, tak jak tutaj widzicie, to kiedyś był taki, a to nie jest filmowe, ale to jest pałac Meyerhofa, wszystko są dawne tereny łódzkich fabrykantów. No, zobaczcie, to nowy budynek, który elewacji, to jest takie nowoczesne, ładne, wspólne. To nie ma takiego klimatu, ja nie jestem oryginalnie z Łodzi, ale ja uwielbiam te takie przydymione kamienice. No, nie wiem, czuję się jak w domu, jak chodzę po tym śródmieściu, jeszcze jakaś mgła. To jest taki zupełnie unikatowy klimat takiego miasta, które ma tą duszę. Ja na przykład bardzo bym nie chciał, żeby to wszystko odremontowano. No bo zobaczcie, wyczyszczą tą elewację, wstawią plastikowe okna, no i co tu powstanie? Nic ciekawego, a tak to jest super historia i kawał pięknego dziedzictwa. Mamy ulicę Włókienniczą, która po prostu była idealnie nadawała się do kina historycznego. Powiem wam, że nawet byłem tam na dwóch planach filmowych. Po jednej stronie ulicy, to jest ulica 200-metrowa, po jednej stronie izraelska produkcja Past Life, po drugiej Wajda kręcił powidoki. Jednego dnia, no ale niestety albo na szczęście, dla Łodzian na szczęście została ulica zrewitalizowana, wygląda teraz fantastycznie, natomiast już powidoków się tam nie nakręci, ani kina historycznego. Raczej dla komedii romantycznej. Ale akurat tamto miejsce było dość szczególne, to jest dobrze, że je dotknął. No, kapitał. Bardzo to było dobrze. Miejsce, które było znane na przestrzeni wielu lat z tego, że miało najwięcej w Łodzi menu. Więc tu jednak myślę, że to była dobra zmiana, cytując klasykę. Powiedzmy sobie szczerze, że jak przyjeżdżali tam filmowcy, to tam tak często były realizowane zdjęcia, że jak ja chodziłem z ekipą od Wajdy, od powidoków, a wcześniej Komasa realizował tam zdjęcia do Miasta 44, to jak rozmawialiśmy o tym właśnie postarzaniu okien, to się mnie pytali, a ile Wajda płaci za zaklejenie okien, bo Komasa płacił 200 zł. Także oni na tym nawet całkiem nieźle zarabiali. No i tak jak wam tutaj powoli zaczynam mówić, pomyślcie sobie, że to jest cała produkcja, każda rzecz, wszystko co trzeba zdemontować współczesnego, pozakrywać, pozdejmować anteny satelitarne, pozdejmować wszystkie współczesne tabliczki, klimatyzatory, wszystko to robi dział scenograficzny, scenografia, i za wszystko to trzeba albo zapłacić, albo po prostu dogadać się z właścicielem. Często bywa tak, że ludzie nie wyobrażają sobie życia bez anteny satelitarnej i stawia się na dachu jedną zbiorczą i rozprowadza sygnał do wszystkich, żeby przez te dwa, trzy dni zdjęciowe, bo zazwyczaj w miejscu danym kręci się 1, 2, 3 dni zdjęciowe, dłużej nie. Cała produkcja filmu to jest maksymalnie 30 dni. To nie jest punkt naszego spaceru, ale ja się tu muszę zatrzymać, bo ja tutaj mam parę ważnych rzeczy do powiedzenia, bo oprócz tego, że idziemy spacer oscarowy, czyli filmy związane, dostały Oscara, albo ich twórcy dostali Oscara, albo w jakiś sposób są związane z Oscarem, to mamy jeszcze mnóstwo innych filmów, o których warto jest opowiedzieć. I tak, chciałem wam po pierwsze pokazać tą kamienicę przy Sienkiewicza 21. O niej opowiem chwilę później, ale tu ją dobrze widać, więc chcę, żebyście ją zauważyli. Bo potem ją na innym etapie o niej opowiem. Natomiast jest jedna fajna historia o filmie, który mniej na pewno znacie, bo ja sam też go nie znam w ogóle. Może ktoś z was widział Pokój z widokiem na morze. Jest taki film Janusza Zaorskiego. Stary film, jest na YouTubie, nawet się do niego przymierzyłem, ale w tak słabej jakości, że to szkoda oglądać. Ale to jest dosyć ciekawy film, bo to on się dzieje po prostu nad morzem, w jakimś miasteczku, które nie jest podane z nazwy, ale tam są takie plenery, że widać morze z wysokości. Natomiast ta wysokość, czyli biuro, bo to w filmie się dzieje coś takiego, że facet chce wyskoczyć w biurowców, przychodzi rano do pracy i chce wyskoczyć przez okno, i przez cały film go tak czytałem. Namawiają, żeby jednak nie skakał. No i oni jak tam pokazują te z okna tego biura, no to widać morze, ale tak naprawdę to biuro jest w tym budynku zorganizowane, w tym szarym tekstylnym peksie. Tam był nagrany cały ten film. I co jest ciekawe, bo wy jak nie jesteście z Łodzi, to nie wiecie. Tam jest łódzka filharmonia, ta szklana ściana, ale za nią było niegdyś najnowocześniejszy i największy ekran w Polsce, kino Bałtyk. To był taki ogromny, pierwszy panoramiczny i taki zaokrąglony ekran. Tutaj naprawdę, bo to było takie kino premierowe, kino Bałtyk, niestety już nie istnieje. Natomiast dalej w Sienkiewicza, po tamtej stronie, trochę tam 300 metrów dalej,
było kino Tatry. Jedno z pierwszych w ogóle kin, które powstały w Polsce. Ono ma chyba 111 lat, czy 120, nie chcę wam mówić, ale ponad 100 lat ma na pewno i wciąż funkcjonuje. Właściciel, który ma to w kino Wajencji, co roku mówi, że już kończy, bo nie zdobył pieniędzy na remont, dach mu przecieka, że kończy, ale to jest taki pasjonat, że cały czas mówi, jednak jeszcze spróbujemy i ten rok będziemy ten. Także kino Tatry. I ciekawa anegdota jest taka, że jak przychodziła ekipa realizować do tego jednego z tych biur na górnym piętrze do Textilimpexu, ten pokój z widokiem na morze, to stawali sobie przy oknie i mówią, ale tu jest fajnie, widać całą Polskę, od Bałtyku do Tatry. Żeby było widać i kino Tatry i... Jeśli chodzi o filharmonię, to zagrała też w takim filmie Łodzianina Piotra Trzaskackiego, Mój rower. Także jakbyście oglądali Mój rower, to jest Michał Urbaniak tam zagrał. I ten ojciec Mateusz, Żmijewski, też tam grał główną rolę. Urbaniak, co ciekawe, muzyk, ale zagrał i całkiem fajnie mu zagrało. Także jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję obejrzeć Mój rower i będzie tam filharmonia, na koniec on daje koncert filharmonii w Berlinie, to nie jest Berlin, to jest nasza filharmonia. Jest jeszcze taki film Latająca maszyna, to jest animacja 3D i tam są też zdjęcia live action z aktorami. I nasza filharmonia też zagrała filharmonię londyńską. Także też czasami się zdarzają tam zdjęcia. Tablica musi wisieć tam pod tabliczką ulica Hotelowa, ponieważ te szyby, które tam widzicie, to jest dokładnie ta witryna. Jeśli widzieliście film, czy ktoś nie widział filmu Zimna wojna? Ja. Przyznać się, okej. Okay. To macie szczęście, dlatego że w tych pakietach, a wy jeszcze nie wiecie, to zaraz wam powiem, w pakietach, które na was czekają, bo każdy dostanie płytę od nas DVD z filmem Zimna wojna. Tam gdzie jest wasza... Tam, przesuńmy się, żeby mógł przejechać. Wiecie co? Mam inną pomoc. Przejdźmy tam na drugą stronę, bo to pokazałem wam. Paweł Pawlikowski jeździł bardzo długo, szukał lokacji do filmu, do swojego filmu. Szukał lokacji w Paryżu. Kto widział film, ten wie, że tam jest scena po sekwanie, jak płyną. No to jest jedyna paryska scena nakręcona w Paryżu. Wszystkie inne paryskie sceny były nakręcone w Łodzi. Między innymi Café Le Balto, gdzie Wiktor czeka na swoją nieukochaną. Po raz pierwszy się widzą, jak on wyemigrował. Ona z nim nie pojechała, ale potem po wielu latach, po kilku latach przyjeżdża i się spotykają. To jest właśnie dokładnie za tymi, kafejka była zorganizowana za tymi, za tą witryną. To niestety na razie nie możemy też pokazać, natomiast tu w tle widać tą ulicę dalej. Tak, w tle widać i to jest właśnie ulica Traugutta, która zagrała paryską ulicę. Co ciekawe, jak widzieliście film, to tam bardzo dużo, jak już są razem w tym Paryżu, to oni cały czas to towarzystwo artystyczne mówi, dobra, chodźcie do Eclipse. I tam imprezowali, tam Zula śpiewała swoją sławną piosenkę Dwa serduszka, tam tańczyła na barze i to wszystko było zorganizowane również w tym budynku. Tam jest taka stara sala teatralna, kiedyś ją wynajmował teatr jakiś i miał swoją salę teatralną. Teraz ona jest bardzo zniszczona, bo jak się możemy domyślić, zostanie wyremontowana, ale jak kręcili film, to była bardzo zniszczona, ale idealnie się nadawała na to, żeby tam jakieś porobić francuskie grafiki, zbudować bar, zrobić przyciemnioną atmosferę, trochę dymu takiego kawiarnianego i tam wszystkie sceny w Eclipse były tam zorganizowane. Także jak się na nią spojrzy z lotu ptaka, to jest po prostu szachownica. Więc to bardzo cenią filmowcy, ponieważ taka ulica, ona teraz jest w remoncie, ale ta ulica to też jest samograj, jeśli chodzi o filmy, bo takie ulice jest bardzo łatwo zamknąć. Nie? Tam filmowcy mają kłopot, szczególnie jak jest komunikacja miejska, to trzeba organizować przystanki zastępcze, za to się płaci, że się wynajmuje, że się współpracuje, filmowcy za wszystko muszą płacić, filmy kosztują bardzo drogo, natomiast takie ulice w Łodzi właśnie jest bardzo łatwo zamknąć, ponieważ stawia się barierę po jednej stronie, stawia się po drugiej, można wyciąć całą ulicę bez jakby zupełnie szkody dla ruchu ulicznego, w ogóle to nie robi nic mieszkańcom, jedynie tym, co tutaj pracują i nie mogą dojechać przez dzień, czy dwa, czy trzy do pracy. Zazwyczaj w kinie historycznym robi się to tak, że zamyka się ulicę 2-3 dni wcześniej, stawia się już ochronę, wypuszcza się ludzi, którzy wyjeżdżają
samochodem, ale już się potem nie był. Władysławem Strzemińskim. Jak wiecie, Wajda nakręcił film na sam koniec kariery o innym wielkim polskim artyście, Władysławie Strzemińskim, który tutaj żył, tworzył, współtworzył na Łódzkiej Wyższej Szkole Sztuk, Akademii Sztuk Pięknych. Jest współtwórcą Muzeum Sztuki Nowoczesnej, do którego podejdziemy za chwilę. I Wajda, czyli Strzemiński, razem ze swoimi studentami idą do IMKi na wystawę prac tych studentów. No niestety docierają na tą wystawę. Wystawa była zorganizowana również we wnętrzu. Tutaj jak jest ten wykusz, ten taki półokrągły, to na parterze było zdjęcia realizowane z tej wystawy, która niestety chwilę wcześniej została zdemolowana przez komunistów. No, komuniści woleli, żeby sztuka była taka bardziej socrealistyczna, żeby portretować umieśnionych facetów w styl, z młotami, sierpami, a niekoniecznie taka abstrakcyjna jak tworzył Strzemiński, jak nauczał w szkole. Dzięki temu stracił pracę i jego studenci razem z nim tam chodzili, ale o tym będę mówił później. W każdym razie IMKa zagrała samą siebie. IMKa jest budynkiem sprzed wojny, więc ona mogła być w latach powojennych. Ona była w czasie swojej świetności, także zawsze była jakby miejscem przeznaczonym na kulturę, więc jest szansa, że tutaj mogła być ta wystawa studentów jego. Ale co ciekawe wam powiem, w innej scenie filmu Strzemiński zabiera swoją córkę Nikę do kina Tatry. I to też jest ciekawe, że on tak naprawdę mógł chodzić do kina Tatry ze swoją córką w tamtych czasach, bo kino Tatry już wtedy istniało, także jest szansa, że był ze swoją córką w kinie Tatry. I w filmie też to kino występuje pod swoją własną nazwą. Także Wajda tutaj po widoki, ostatni film, ale co ciekawe, Wajda też tu nakręcił Do ziemi obiecanej, pogrzeb Buchholca. Znacie scenę, ważna scena, jak tam Buchholz umarł, wszyscy przyjechali, nikt się tym za bardzo nie martwi, raczej rozmawiają sobie o interesach, żartują na temat religii tam bohaterowie. W każdym razie, jak widzicie, to jest ulica Moniuszki. Na tamtą stronę ta kamienica to jest kamienica, którą tutaj widzicie. I tutaj wam też podpowiem, że jak widzicie tutaj, bo wtedy teraz już zupełnie będzie inna nawierzchnia, ale wtedy, za czasów jak Wajda kręcił ten film w 72-73 roku, to jeszcze tutaj był bruk. A w filmie najczęściej dźwiękowcy starają się nagrać dźwięk tak zwany 100%. To znaczy, żeby wszystko to, co jest na planie, sceny dialogowe, żeby zarejestrować na planie, żeby nie nagrywać postsynchronów, czyli postsynchrony to jest dodatkowy koszt, bo trzeba wynająć studio, trzeba zapłacić aktorom, żeby przyjechali i nagrali same dialogi. Dlatego starają się jak najwięcej wykorzystać dźwięki z planu. I tutaj na tym bruku położyli takie gumowe nakładki, żeby dorożka, która przejeżdża, dorożka, konie, które po tym bruku strasznie hałasowały, żeby jak najbardziej wyciszyć, żeby rozmowę Moryca Borowieckiego i tego trzeciego, który nie był, teraz już nie pamiętam nazwiska, żeby po prostu móc zarejestrować. Także pogrzeb Buchholca Wajda najpierw nakręcił tutaj w dawnych czasach Ziemię Obiecaną, a później przyjechał tutaj nakręcić film Po widoki. I teraz pamiętacie kamienicę, którą wam pokazałem z tamtej strony. Ona jest tutaj na samym rogu, ona jest właśnie narożną kamienicą, jej adres jest na Sienkiewicza, natomiast ta szara kamienica na samym końcu po lewej stronie, to ją właśnie widzicie. To jest ta kamienica, którą wam pokazałem. W zimnej wojnie Ministerstwo Kultury paryskie mieszkanie głównego bohatera, z którym mieszkali w Paryżu na poddaszu. Właśnie takie za duże było jak na Paryż. Na poddaszu, tak. Bo spore, ale on był artystą, a artyści mają gest, nie? Wydają na rzeczy, które ten. W każdym razie to jest ciekawe, bo on tutaj miał z tyłu okno i to okno wychodzi na tą stronę, także widać dachy te. No ale tam były dachy Paryża w postprodukcji nałożone. Tam jak byłem na zdjęciach, to tam była taka powieszona wielka, wielka płachta zielonego materiału, na którą potem nakładali w postprodukcji dachy paryskie. W każdym razie zarówno Ministerstwo Kultury, jak i to jego mieszkanie. I tam też było, jest taka scena, jak on w Paryżu idzie do konsula i mówi, że chce wrócić do Polski. No bo on chce wrócić, co prawda skończył, wrócił i dostał się do łagru jakiegoś, do jakiegoś obozu. Ale ten konsul nie może wierzyć, nie może
może uwierzyć w to, że on chce wrócić. Tam widać z tyłu w konsula pokoju, tam gdzieś w oddali wieża Eiffla, ale tak naprawdę to też kit, to też było w tej kamienicy na Kreco z grupą studentów. Ta kamienica zagrała łódzką ASP z lat 50. Tylko na zewnątrz, ponieważ wszystkie wnętrza, w związku z tym, że Wajda kręcił ten film, miał 90 albo 91 lat już, więc był bardzo stary, już chodził z balkonikiem, więc on wszystkie wnętrza miał zorganizowane na hali zdjęciowej. Na hali zdjęciowej w Warszawie. Natomiast jemu bardzo zależało, żeby wszystkie plenery nagrać w miejscach naturalnych, gdzie Strzemiński mógł chodzić. Także oryginalnie ASP była tam 2 km w tamtym kierunku, na tej samej ulicy, tylko teraz tam jest siedziba główna MPK łódzkiego i nie dało się tam zorganizować. Natomiast ta kamienica była pusta. Ona należy, to jest jakby cała kamienica należy do takiego pana profesora Henryka Panusza, który bardzo chętnie wpuszcza filmowców. Akurat tą część już sprzedał, więc tutaj już nie może wpuścić, ale kiedyś bardzo chętnie nas puszczał. Także w filmie jest taka sytuacja, że wyrzucają Strzemińskiego dosłownie z wykładu, każą mu opuścić salę i wyrzucają go ze szkoły, po czym jego studenci najwierniejsi jakby w geście solidarności razem z nim wychodzą. I to jest właśnie w tym miejscu. Tu podjeżdża tramwaj, oni wsiadają do tramwaju, odjeżdżają. To jest też właśnie takie miejsce, gdzie można realizować sceny, gdy jest potrzebny właśnie oprócz ruch uliczny i oprócz samochodów tramwaj, no to są takie miejsca, gdzie wtedy filmowcy wynajmują to miejsce w porozumieniu z MPK. MPK robi komunikację zastępczą, natomiast tutaj się stawia, przywozi specjalnie wynajęty historyczny tramwaj i ten tramwaj jeździ do sceny w prawo i w lewo. Może ktoś z Was słyszał o sławny, bo to było dosyć głośne, szczególnie w Łodzi, że Linda kiedyś podczas kręcenia filmu powiedział o Łodzi, że Łódź to teraz miasto Meneli. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Nie, no skądże. Słyszeliście, że no to Linda to powiedział tutaj, w tym miejscu. Ten parking bardzo często jest wynajęty jako w momencie realizacji zdjęć jako kamp, czyli miejsce na technikę, na barobus, na make-upowóz, na tam toalety. Rzeczy, tak zwany kamp filmowy, to jest idealne miejsce, żeby postawić. I tu zorganizowaliśmy dzień prasowy. Dzień prasowy to jest takie miejsce, gdzie przychodzi prasa, może trochę podejrzeć tam jak się jeden klaps czy jedną scenkę i może pogadać z aktorami, z reżyserami. I wtedy Linda powiedział to słynne zdanie, że Łódź to jest miasto Meneli. I teraz ja go muszę trochę wytłumaczyć. On jak przyjechał, to pierwsze zdjęcia, pierwszy dzień zdjęciowy był zrealizowany właśnie tam pod Inką, gdzie przed chwilą byliśmy, gdzie szedł z tymi studentami na wystawę ich pracy. Jak się okazuje, to jest miejsce, w którym ja się dzięki temu o tym dowiedziałem. To jest miejsce, w którym wszyscy bezdomni spotykają się raz w miesiącu z listonoszem, który im przynosi świadczenia, renty. No bo jak są bezdomni, no to nie może pójść do nich do domu, więc mają tam taki punkt zborny. Więc wszyscy, i akurat startowała ekipa ze zdjęciami, no i że przyszli ci bezdomni, się ustawili, no to ktoś do nich podchodził i mówi, przesuńcie się, bo my tu film kręcimy, no to oni, to ja tu nie będę, ja mogę się tu, nie będę stał, nikt mi nie zabroni, ja to jest moje miasto, ja tu mieszkam, nie ja, coś filmowcy. No i tam była taka zadyma, no ale udało się, przesunęli się, nakręcili film. Następny dzień zdjęciowy to była Włókiennicza, o czym Wam opowiadał prezydent Pustelnik, że to jest taka ulica no, o tych melinach. No i tam była następny dzień zdjęciowy, początek dnia, po czym był przerzut i się przerzucili tu i to zaczęli nagrywać. No i Linda po prostu był lekko zgorzkniały tym, że on tutaj przecież kręcił Krole, Psy, on tu studiował, on tutaj spędził czasy młodości, czasy świetności. No i nagle przyszedł i zobaczył, tutaj bezdomni się awanturują, tu jakieś meliniarstwo. I przyjechał tu i coś takiego chrapnął, bo on lubi powiedzieć po prostu to, co myśli. No i potem miała ekipa rzeczywiście, wracając na Włókienniczą, miała tam kłopot taki, że na przykład ktoś otwierał okno i puszczał na cały regulator disco polo. Albo właśnie wychodzili ludzie i mówili, ja się nie przesunę, ja to jest moja ulica, ja tu będę stał. No i generalnie ktoś z produkcji musiał ten i po 50 zł, po 100 zł, żeby się uciszyć, żeby się odsunąć. Miejsca ludzie w ten sposób zarabiali sobie pieniądze.
Natomiast udało się, oni wszystko się udało, bo tam były całe historie, jakie mieli bardzo duże kłopoty. Większych kłopotów nie było, nigdy nikt nikogo nie szarpał, nikt nikogo nie bił. A plus jest taki, że to bardzo zjednoczyło Łodzian, nie? No bo jak nic nie jednoczy, tak jak wspólne oburzenie, wspólny wróg, jak to miasto, no nie? To jest super miasto, no. Każdy wie, że duże miasto to ma wszelkie oblicza, nie? I piękne, i niekoniecznie. A propos tej kamienicy, to i filmu nie oscarowego, ale Złotą Palmę dostał, to Paweł Pawlikowski, tutaj rozmawiający z aktorem, który gra, chyba Jean-Pierre się nazywał ten aktor, jeśli widzieliście film, to Paweł Pawlikowski ma tam kolegę reżysera, do którego nagrywają wspólnie muzykę do filmu. Ta muzyka była nagrywana w Radiu Łódź, tam też na tej samej ulicy, bardzo daleko. A tak jak mówiłem, wszystkie wnętrza, czyli wnętrze, to jest ten aktor, ten reżyser, i on zorganizował imprezę na premierę tego filmu, albo, i to była też premiera chyba płyty Zuli, i on zorganizował imprezę, także ta impreza była też zorganizowana tu, tylko w kamienicy, tam od strony Kościuszki. Także impreza paryska tu również na Kościuszki 1. Tutaj też było w jednym z pomieszczeń paryskie mieszkanie kochanki Wiktora, bo tam Wiktor, zanim tam Zula do niego wróciła, to miał dziewczynę i ta dziewczyna też mieszkała tutaj, w Paryżu. Znanej sceny z Ziemi Obiecanej. Chciałem, żeby ta tablica wisiała tu, ale konserwator zabytków wolał, żeby ją powiesić tam, więc nie wnikałem. Natomiast tutaj jest ta scena z Borowieckim i Borycem, jak wychodzą z suko zagrabianej imprezy. I Borowiecki cuci, jak widzieliście Ziemię Obiecaną, to pamiętacie, jak nie, to polecam obejrzeć. Cuci Moryca, żeby mu przekazać świetne wiadomości a propos bawełny, że poszła do góry, czy poszła w dół. W każdym razie biznesowo bardzo im się opłaca. I to jest dokładnie tutaj, czyli tutaj się znajduje Akademia Muzyczna. Kolejny Pałac Poznańskiego, tym razem chyba Poznańskiego. On miał chyba trzech synów, czy dwóch synów i jedną córkę, dla wszystkich wybudował pałac. Dla siebie największy, zaraz będziemy go oglądać. W każdym razie sceny z Ziemi Obiecanej. Pierwsza scena, jak poznajemy Buchholców, jak się modlą, też była zorganizowana w Akademii Muzycznej, też była realizowana. I kantorek fabryki Buchholca. Ta scenografia kantorku Buchholca była tutaj jeszcze do niedawna, ale pałac przeszedł kompletną renowację i wszystko musiało wrócić tak do takiej formy jak oryginalnie. Więc mimo, że to też jest historyczna sprawa, ale to jest historia inna, to nie jest związane z architekturą tego pałacu, więc konserwator zabytków kazał to zlikwidować. I to jest bodajże teraz w muzeum, trafiło do Muzeum Kinematografii, ten kantorek. Oprócz tego jest też taka słynna scena w Ziemi Obiecanej, takiej dekadenckiej imprezy, gdzie tam tygrysy chodziły po ogrodzie, jakieś roznegliżowane kobiety, i ten facet, który zorganizował tą imprezę, zaraz mi Zapasiewicz go grała, nie Zapasiewicz, nie pamiętam nazwiska, a w każdym razie ta scena też była realizowana tylko w ogrodzie, po drugiej stronie pałacu. Oprócz tego pałac zagrał mnóstwo filmów, których nie sposób mi wymienić z pamięci, ale mam tu ściągawkę, ponieważ no, jest to miejsce bardzo, że tak powiem, urokliwe. Jest to miejsce, które jest odtworzone historycznie i jest to miejsce, które jest łatwo wynająć, szczególnie w czasie wakacji. Ponieważ wszystkie szkoły, jeśli to są albo weekendy, albo wakacje, szczególnie wakacje, jest łatwo wynająć, ponieważ szkoła nigdy nie pogardzi groszem od producenckich. Natomiast jest to miejsce, gdzie nic się nie dzieje, gdy nie ma lekcji. Król Matuszyńskiego dla Kanał Plus, serial Wodo Michała Rosy. To już tutaj fasada gra, fasada jakiegoś ekskluzywnego hotelu. Ludzie i Bogowie Bogo Koksa, Znajdę Cię, Marty Kulicz, Pogrom 1905, Miłość i Hańba Michała Radalskiego, Dawniej Awantura o Basie, Tam i z powrotem Wojciecha Wójcika, Kariera Nikodema Dyzmy, to wszystko i wiele, wiele innych filmów tutaj było realizowanych w Akademii Muzycznej.
będziemy przechodzić, jak dojdziemy do, to ja wam zwrócę uwagę, dojdziemy do dużego skrzyżowania z ulicą Legionów. Jak spojrzycie w dół, w lewą stronę Legionów, to jak, jeśli oglądaliście Idę, to jak Ida przyjeżdża do ciotki Wandy, jak przyjeżdża do miasta, prawdopodobnie jest to jej pierwsza w ogóle wizyta w życiu w dużym mieście i jedzie tramwajem, to właśnie ten tramwaj jeździł po ulicy Legionów. Ulica Legionów też była idealna do kręcenia filmów. Ostatnio jeszcze w postprodukcji, ale będzie niedługo ten film Pogrom 1905 Miłość i Hańba. Także jak będzie ten film, to też były realizowane zdjęcia na Legionów Żydowska dzielnica. To powiem wam, że właśnie jako filmkomisarz wstrzymywałem remonty kamienic, wstrzymywałem budowę właśnie tych, jak się to nazywa, rusztowań, ponieważ rusztowania no, nie są zgodne z czasem historycznym 1905, a na pewno rusztowania, nie rusztowania współczesne, więc trzeba było wstrzymać remonty, ponieważ one by się zazębiły, a tak wystarczyło je tam o tydzień przesunąć budowę tych rusztowań i można było zrealizować te filmy. Także jeśli zobaczycie 1905 Miłość i Hańba, to będzie chyba na jedynce albo na dwójce, bo to TVP robiło, jest producentem, to zwrócicie uwagę, to wszystkie żydowskie, cała żydowska dzielnica zrealizowana była na ulicy Legionów. Wiele się nie zmieniła, trochę odmłodniała, trochę się wyczyściła, no i nie ma już tam, to nie jest świątynia kapitalizmu, produkcji bawełny, jakiejś dzianiny, czegokolwiek, tylko jest to teraz, teraz jest to hotel, dosyć ekskluzywny, do którego wejdziemy, ponieważ zapraszają nas na jakiś tam lampkę prosecco czy coś takiego. Za chwilę. W każdym razie, tutaj sławna scena, jeśli widzieliście Ziemię Obiecaną, to jest taka scena, kiedy hrabia Trawiński rozmawia z Halpernem. Jest to szczególnie dla łodzian, to jest takie dosyć charakterystyczne, ponieważ Halpern potem mówi tam, że ja chcę, żeby moja łódź rosła, żeby te kominy rosły, pałace się budowały, fabryki. Jest takim naprawdę do chrzty oddanym człowiekiem industrializacji i tego kapitalizmu, który tutaj raczkuje w Łodzi, a właściwie już pędzi. Natomiast Halpern, natomiast hrabiemu Trawińskiemu akurat się nie poszczęściło w interesach, wsiada do dorożki i sobie strzela w łeb. A co ciekawe, sama scena już, jak on w tej dorożce siedzi i tam popełnia samobójstwo, już była nakręcona w Pabianicach. Natomiast cała ta scena rozmowy była nakręcona na ulicy Ogrodowej. Wtedy te zakłady były zakładami Marchlewskiego. Wcześniej oczywiście wybudował je Izrael Poznański, który tam sobie zbudował pałac, a chwileczkę przed ten pałac pójdzie. Jeszcze jedna scena z Borowieckim, który przyjeżdża do Bucholca. Też na tym, na ulicy Ogrodowej, jak widzicie jeszcze z brukiem. Teraz filmowcy bardzo często dzwonią, czy macie jakiś bruk, w mieście. Niestety to już jest tak bardzo niespotykane, że bardzo rzadko udaje się zaspokoić ich potrzeby. No i jedna z... z fabryki. I tu chciałem wam powiedzieć jedną ciekawą rzecz, anegdotkę. Jak pewnie wiecie, Ziemia Obiecana była nominowana do Oscara w 1975 roku za najlepszy film. Niestety nie dostała Oscara, dostał go Tetsuo Urasawa, Akira Kurosawy. No ale wszyscy zwrócili zwracali uwagę na Ziemię Obiecaną. No, znali już Wajdę. A poza tym, no to była zawsze ciekawostka, że przyjeżdża film za tak zwanej za żelaznej kurtyny, z drugiej strony świata, tutaj z bloku socjalistycznego. No i jednocześnie za tym filmem szła taka fama, że on jest dosyć jakby takim dużym, wystawnym filmem, aż się nie spodziewali ludzie, że zobaczą taki film gdzieś tam w Ameryce, na Zachodzie, że taki film zobaczą
z Polski. No i wszyscy byli zaskoczeni, szczególnie jeśli chodzi o jakby realizację, produkcję tego filmu. Wszyscy pytali się Wajdy, jak on zdobył taki budżet na taki film, że te wszystkie krosna tam stały, ci ludzie, te fabryki, że jak on to zbudował, jak to w Ameryce, każdy, jak coś trzeba, Ameryka jest takim młodym krajem, że jak się chce coś mieć historycznego, to trzeba to zimitować, zbudować. No teraz to jest łatwe, bo się to robi wszystko w komputerze. Multiplikuje i jak wiemy we wszystkich filmach, wszystkie sceny bitew to jest tam kilku aktorów, a reszta to jest zmultiplikowane postacie gdzieś w tle. Tak samo się robiło z tym. Natomiast tutaj wszystko było naturalne. Także tam scenografowie, producenci pytali się, jak można zorganizować tak duży budżet, ile to kosztowało. A on mówi, nic nie kosztowało. Jeden telefon z centrali i zamknęli mi fabrykę na tydzień na realizację zdjęć. Także to był drugi szok u Amerykanów, że takie, że po prostu fabryka w XX wieku, no w latach 70. XX wieku, ludzie pracowali na krosnach z XIX wieku i normalnie w warunkach XIX-wiecznych. Swoim dzieciom tamte dwa pałace, które oglądaliśmy, jego fabryka, która pozwoliła mu ten pałac zbudować. Historia jest taka, że Izrael Poznański zaprosił jakiegoś architekta z Włoch, a architekt mówi, proszę pana, w jakim stylu pan chce pałac? A ja chcę we wszystkich, postać mnie na wszystkie. Więc pałac jest w stylu nijakim, czyli wszystko jest pomieszane. Ja się nie znam na architekturze, jakbym był prawdziwym przewodnikiem, to bym wam opowiadał, jakie są wpływy architektoniczne, ale historia jest fajna. Stać mnie na wszystkie, jak chcę we wszystkich stylach. To jest miejsce, które bardzo chętnie, tam jest Muzeum Miasta Łodzi. I warto tam wejść, bo tam jest prawdziwa statuetka Oscara. Tego Oscara dostał Artur Rubinstein, a właściwie on go dostał za film Artur Rubinstein Życie jest piękne. To jest film dokumentalny, 60. lata. I tak naprawdę tego Oscara dostał film, a za film dokumentalny w tamtych czasach dostawał Oscara producent. To, dlaczego ten Oscar się znalazł w rękach Artura Rubinsteina, ponieważ do Paryża przywiózł mu go Gregory Peck i w obecności fotoreporterów wręczył mu tego Oscara, a później po śmierci żona, wdowa po Rubinsteinie, przywiozła tego Oscara i dała go tutaj do ziemi obiecanej, do Łodzi, jako pamiątkę po nim. Natomiast prowadzimy śledztwo obecnie, skąd ten Oscar się znalazł, w jaki sposób on się znalazł, ponieważ to nie był Oscar faktycznie dany film jemu jako człowiekowi, który występuje w tym filmie, ale ten Oscar dostał film Artur Rubinstein przecież. Ale oprócz tego to oczywiście Pałac Poznańskiego grał w mnóstwo filmów. Naprawdę bardzo chętnie wpuszczają, mają piękne wnętrza, łatwo wynająć, no bo mogą zamknąć dla zwiedzających muzeum i można kręcić film. Także jak Borowiecki idzie tu prowadzony przez lokaja do tutaj troszeczkę niestety grafika nam weszła, słabo widać, do Buchholza i słynna scena, jak Buchholz wrzuca listy, pali listy do nosy, mówi, że tam ludzie go nienawidzą i piszą listy z jakimiś paszkwilami na niego, a ktoś tam mu podaje te listy i mówi, a to donos na magazyniera, a on już ma go wrzucić i mówi, o, to trzeba sprawdzić. Jak donosik na magazyniera, to trzeba sprawdzić. Także też sala jadalnia w Pałacu Poznańskiego, ważne miejsce wielu filmach grała. No i Pałac Poznańskiego jeszcze od drugiej strony, to jest od strony ogrodu, pogrzeb Buchholza, czyli najpierw szedł kondukt ulicą, którą szliśmy Moniuszki, a później trumna wystawiona w domu Buchholza, czyli w Pałacu Poznańskiego. Oprócz tego mnóstwo filmów, na Netflixie jest Miasto 1983, Agnieszka Holland, tam są trzy reżyserki, ale Agnieszka Holland realizowała sceny, no jak widzicie tam Ministerstwo Wojny, to wnętrze, z zewnątrz Ministerstwo Wojny jest zawsze pokazane tak zwany establish, czyli ujęcie z lotu ptaka pokazujące, gdzie jesteśmy, pokazuje zamek w Książu, natomiast cięcie, ujęcie wnętrze Ministerstwa Wojny to już tutaj jeszcze taki film był dosyć za 25 milionów złotych, ale mało kto o nim słyszał, Hiszpanka Łukasza Barczyka, to też Pałac Poznańskiego zagrał Poznański Hotel, jak się ten hotel nazywa, ekskluzywny hotel w Poznaniu zagrał, w każdym razie wywołują w nim duchy i dużo się dzieje właśnie w
Pałacu Poznańskiego. Mnóstwo filmów, naprawdę to aż trudno wymienić, ale na stronie będziecie mieli wszystkie filmy, które były zrealizowane, będą na stronie. Ostatni film i ostatni przystanek, nie pójdziemy już tam, ponieważ jest to, byśmy musieli stanąć przy jednej z włazów, ponieważ zdjęcia były realizowane pod ziemią. Jak wychodzi, bo chcę pokazać dziewczynce, która przez wiele miesięcy nie widziała światła dziennego, chcę jej pokazać po prostu świat i wychylają się i patrzą na miasto, a to miasto to już Piotrków Trybunalski. I tutaj przy tej okazji zawsze mówię o takiej funkcji w filmie, która się nazywa script. To jest taki ktoś, kto dba o to, żeby było zachowane kontinuum. To znaczy, dawniej to musiał chyba zapisywać, potem robili zdjęcia, jak przyszedł Polaroid, to robili zdjęcia Polaroidem, a teraz wszyscy telefonem albo tabletem robią zdjęcia. Chodzi o to, że na przykład ta scena była realizowana jednego dnia, a ta 2-3 tygodnie później mogła być realizowana w innym miejscu, w innym czasie. I chodzi o to, żeby on miał tą samą czapkę tak samo założoną, żeby ona miała tutaj wstążkę tak samo po tej samej stronie założoną, jak tutaj się wychyli, prawda? Żeby tak zwane, żeby miała ten sam sweterek, że jak jest brudna nad okiem, czy ma ranę nad okiem, to żeby tutaj też miała nad okiem tą ranę. Także jest taka osoba, która się nazywa Script, ona dba o to, żeby kontinuum w filmie było niezachwiane. Czasami wprawne oko dopatrzy się, zazwyczaj ja zauważam taką rzecz, że ktoś zakłada koszulę, potem jest kontrujęcie na osobę, z którą on rozmawia, a potem jest kontrujęcie i już ma zapiętą koszulę. Nie ma bata, żeby zapiął ją w te 2-3-4 sekundy, ale już ma zapiętę. Zdarza się to, ale czym bardziej filmowcy są uważni, tym się mniej zdarza. Tu wam jeszcze pokażę, że no bo to on po prostu znalazł takie miejsce, idzie kanałami, to też jest nagrane tutaj wejście w kanałach pod tym parkiem, natomiast znalazł potem miejsce, gdzie on przechowuje tych Żydów, taka większa sala, i ta sala już została wybudowana w studiu filmowym na Łunkowej, wynajętym od Opus Filmu, i hala była zbudowana. Wszystkie rzeczy, które da się zbudować na hali i są trudne w realizacji, trudne do oświetlenia, lepiej zrealizować na hali, bo to jest łatwiejsze. Hala jest dostępna 24 godziny na dobę, można tam grać rano, wieczór i w południe, natomiast zdjęcia w kanałach wiążą się z całą wielką organizacją, łącznie z tym, że kanalarze, prawdziwi kanalarze, którzy wynajmowali te kanały, musieli na stokach, tam gdzie jest wyżej w Łodzi, stały patrole, patrzyły, czy nie idą chmury, czy nie będzie deszczu. Ponieważ jakby przyszło oberwanie chmury, to taki kanał, jak tutaj stoją, to się zapełnia w kilkanaście czy w kilkadziesiąt sekund. Potrzeba jest koordynacja na zasadzie, okej, idzie chmura, idzie deszcz, uciekajcie, nie? I trzeba wychodzić z kanału.